sobie, uczą, uczą delikatnej osobie, osobie. Hej, żyj, no, dyna, dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, żyj, no, dyna, dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Zapraszamy gospodarzy powiatu, miasta, parafii janowskich do nas tutaj na scenę. Mamy zaszczyt powitać wszystkich Państwa w ten przedświąteczny czas na janowskim rynku. Już za parę dni nadejdą te najpiękniejsze, najuroczyściej obchodzone
a przy tym najbardziej rodzinne święta. Boże Narodzenie to czas święty, a więc Bogu przeznaczony. Koloryt i atmosfera świąt pozwalają człowiekowi oderwać się od codzienności, ujrzeć piękno i doznać dobroci, wyrazić komuś miłość i wdzięczność. A Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas, jak mówi jedno z tłumaczeń Biblii. Szopka, która jest symbolem zamieszkania Chrystusa między nami, niech będzie przynagleniem dla naszej wiary, która oświetla, wskazuje drogę i kieruje naszym życiem. Wielkie i całkiem malutkie. Jodły, świerki i sosny. Bo chyba nikt z nas nie wyobraża sobie świąt bez choinki. Wokół szopki zagościły choinki przystrojone ozdobami wykonanymi przez dzieci z naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W tym miejscu dziękujemy paniom i dzieciom z przedszkola przy ulicy Ogrodowej, Wiejskiej, dzieciom z punktu przedszkolnego, świetlicy przy publicznej szkole podstawowej, a także komendantowi i strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Janowie oraz strażakom ochotnikom z Białej i Zofianki za pomoc przy strojeniu choinki. Dziękujemy. Dziękujemy za piękny dar dla Bożej dzieciny. Boże Narodzenie to także biały obrus, zwyczaj wręczania prezentów, siano to nieodłączne elementy polskiej tradycyjnej Wigilii, a także dary, dary Bożego Narodzenia. Niech one zagoszczą w naszych domach, w naszych szkołach, w naszych zakładach pracy. Niech nas rozgrzeją mimo tego chłodnego dosyć dnia. A Boża radość niech towarzyszy nam podczas dzisiejszego spotkania i każdego dnia naszego codziennego życia. I w tym wyjątkowym dniu proszę w tej chwili pana Krzysztofa Kołtysia, burmistrza Janowa Lubelskiego, o powitanie i rozpoczęcie Wigilii. Zapraszam. Drodzy mieszkańcy naszej gminy i przybyli goście, mam ogromny zaszczyt po raz kolejny w imieniu organizatorów Janowskiej Wigilii powitać państwa wszystkich licznie tutaj przybyłych i podzielić się radością organizatorów, że jest dla kogo tę naszą janowską Wigilię organizować. Proszę państwa, nasza Wigilia jest dziełem wspaniałej współpracy, dużego zaangażowania bardzo wielu osób, wolontariuszy, przedszkoli, szkół, instytucji gminnych, powiatowych, organizacji pozarządowych, straży, policji, parafii na czele z naszymi księżmi, proboszczami, których serdecznie jako współgospodarzy, współorganizatorów witamy i cieszymy się. Cieszymy się z obecności naszego posła, pana Jerzego Bieleckiego, pana starosty, pana Grzegorza Pyrzyny, pani przewodniczącej, pani Ewy Janus. Ale oczywiście Wigilia jest dla nas wszystkich i nas najbardziej cieszy państwa tutaj obecność. Proszę państwa, Wigilia to czas szczególny. Czas, kiedy dzielimy się opłatkiem, ale też sercem, miłością, radością, szczęściem. Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, pełen uroku, ale też refleksji i zadumy nad światem, nad naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą ofiarujemy swoim rodzinom i przyjaciołom. W ten piękny, szczególny czas. Pragniemy, aby stał się on dla nas wszystkich okresem pojednania i pokoju, tak bardzo potrzebnego w naszych rodzinach, w naszych społecznościach i jak widzimy, także w naszym kraju. Niech pod świąteczną choinką, niech w każdym polskim mieszkaniu i domu nie zabraknie życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Słowa życzeń, myśli nasze świąteczne kierujemy szczególnie do tych osób,
które doświadczają trudów codzienności. Do osób chorych, samotnych, bezrobotnych, przeżywających trudy codziennego życia. Pragniemy życzyć, by nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok przyniosły oczekiwaną poprawę. I nam wszystkim życzymy, by nowy 2017 rok był rokiem spełnionych postanowień, nadziei i marzeń, by każdemu z nas przyniósł radość i satysfakcję. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, w imieniu własnym, życzę Państwu błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. A teraz z niezachwianą wiarą, głęboką nadzieją i płomienną miłością wysłuchajmy Ewangelii świętego Łukasza, mówiącej o narodzeniu Jezusa. Prosimy księdza proboszcza, doktora Jacka Staszaka, o Słowo Boże. Narodzenie Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać poślubioną sobie Maryją, która była przemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i złożyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Amen. A teraz nowy element naszej Wigilii. Jeszcze do tej pory nie mieliśmy tego. Zapraszamy w tej chwili harcerzy ze środowiskowej drużyny starszo-harcerskiej Zielone Szeregi oraz pierwszej drużyny harcerskiej Atlantyda, a także szóstej drużynie harcerskiej, to z Janowa te dwie drużyny, oraz szósta drużyna harcerska Wrzosy z Potoka Wielkiego zawitali do nas. Przekażą w tej chwili światło pokoju. Światło pokoju odbierze w imieniu gminy burmistrz Krzysztof Kołtyś, w imieniu powiatu starosta janowski Grzegorz Pyrzyna. Następnie światło zostaje przekazane do naszych parafii na ręce księży proboszczów, księdza doktora Jacka Staszaka i księdza doktora Jacka Beksińskiego. Harcerze jeszcze chcą nam tutaj coś od siebie powiedzieć. My, harcerze, pragniemy dzisiaj przekazać betlejemskie światło pokoju, które osobiście odebraliśmy w zeszłą niedzielę od słowackich skautów w miejscowości Świcie pod Pobradem. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: odważnie twórzmy pokój. Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu. To sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem, chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa. Trzeba mieć tylko dobrą wolę,
służyć bliźniemu bez względu na to, kim i jaki on jest. Dziękujemy za piękne słowa harcerzom. Przypominam hasło tegoroczne. Odważnie, odważnie twórzmy pokój. Zapraszamy w tej chwili do przekazania światła betlejemskiemu panu staroście Grzegorzowi Pyrzynie, panu burmistrzowi Janowa Lubelskiego Krzysztofowi Kołtysiowi, jak mówiliśmy, i obydwie nasze parafie, świętej Jadwigi Królowej i świętego Jana Chrzciciela, również światełko betlejemskie otrzymali. W tej chwili zaprosimy także do złożenia życzeń. Zapraszam księdza doktora Jacka Beksińskiego. Tutaj przekażę mikrofon. Pasterze z pośpiechem udali się do Betlejem, ujrzeli dzieciątko i powrócili bardzo szybko, aby głosić to, co widzieli. Hasłem też uzupełniającym te słowa wzywające do pokoju jest słowo Kościoła: idźcie i głoście. I zauważmy, że pasterze pierwsi już wtedy wypełniali to hasło. Poszli z pośpiechem i potem opowiadali, głosili. Wrócili bardzo szybko do swoich domów, do swoich zajęć, do swojego środowiska. I też my mamy iść i głosić. Gdzie mamy iść? Tak jak pasterze. Właśnie do swoich środowisk, do swoich domów, do swojej pracy i głosić. No co głosić? To, co zostało nam objawione o tym dzieciątku, o Panu Jezusie, który jest Emanuelem, to znaczy Bogiem z nami. Mamy być tymi, którzy będą świadczyć, być tymi, którzy będą opowiadać. Aby świadczyć, ktoś musi sobie uświadomić swoją tożsamość, kim jest i co ma mówić. Patrząc na to światełko betlejemskie i na nasze miasto, wybrałem hasło światło. Bo rzeczywiście Pan Jezus tak określił naszą tożsamość. Powiedział o nas: wy jesteście światłem świata. Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. I rzeczywiście wieczorem, przechodząc przez Janów, widzimy, że nad mieszkańcami tego grodu, dzięki władzom naszym, światło zabłysło. Właśnie życzymy, kochani, w imieniu nas tutaj kapłanów pracujących w tym terenie, w całym powiecie, dla wszystkich tu obecnych, dla pana posła czynimy, aby te życzenia przekazał całemu Sejmowi. Panu burmistrzowi i wszystkim pracującym w Urzędzie Miasta, i panu staroście, i wszystkim pracującym w tej instytucji. Obejmujemy też wdzięczną pamięcią, kochani, i straż naszą, która tutaj nam zawsze towarzyszy, i policję, wszystkie urzędy. Właśnie trzeba z odwagą iść i głosić. Nie bać się głosić Chrystusa, głosić prawdę, stawać szczerze, patrzeć sobie w oczy, tak jak to będziemy czynić w naszych domach właśnie za tydzień, w dzień wigilijny. Życzymy wszystkim szczęść Boże. Niech właśnie tak jak świeca, która płonie, już ukazuje swoją tożsamość, nie musi mówić, kim jest, tak i my, abyśmy właśnie nie musieli świadczyć i przy innym, kim jesteśmy, ale życie nasze, żeby oświecało. I życzymy, aby władze nasze właśnie wskazywały nam drogę, którą mamy iść, ogrzewały serca nasze niczym światłość. Dziękujemy serdecznie za to miłe spotkanie, że możemy tu być z wami. Będziemy pamiętać w modlitwie o was, o wszystkich tu zgromadzonych, szczególnie o tym naszym spotkaniu wigilijnym. Szczęść Boże wszystkim. Zapraszamy teraz pana Jerzego Bieleckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czcigodni księża, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni państwo. Chciałem podziękować za zaproszenie mnie na tą wigilię. Cieszę się, że będę mógł państwu wszystkim złożyć serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę państwu zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, żeby po prostu w każdym człowieku naprawdę narodził się Chrystus z tymi wszystkimi wartościami, które
ze sobą niesie, z szacunkiem do człowieka, z miłością. Wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych świąt na święta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy teraz do złożenia życzeń pana Grzegorza Brzynę, starostę Janowskiego. Czcigodni księża, panie pośle, panie burmistrzu, szanowni państwo, mieszkańcy Janowa Lubelskiego i powiatu janowskiego. Spotykamy się dzisiaj tutaj na rynku Janowa Lubelskiego dzięki temu, że Pan Bóg przyszedł do nas. Stało się to oczywiście 2000 lat temu w Betlejem Judzkim. Przyjście, narodzenie Chrystusa było zapowiadane ponad 1000 razy na kartach Starego Testamentu i stało się faktem. Chrystus narodził się w Betlejem, przyszedł do nas, jest z nami dzisiaj w Kościele, jest z nami przez sakramenty święte i puka do naszych drzwi. I dzisiaj faktycznie możemy te drzwi uchylić i przyjąć Chrystusa. On chce się narodzić w naszym sercu, w naszym życiu. Ale warto też powiedzieć, że będzie też powtórne przyjście Chrystusa, tak jak zapowiada Pismo Święte. Szanowni Państwo, chciałem Państwu życzyć, aby Gwiazda Betlejemska, która prowadziła mędrców ze wschodu, aby również i nas doprowadziła do Dzieciątka Jezus, aby doprowadziła nas do drugiego człowieka w rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy. Życzę także naszej ojczyźnie, Polsce, pojednania i pokoju. Życzę, aby wszystkie sprawy były rozwiązywane w sposób demokratyczny, przez dialog, aby ulica i zagranica tak na dobrą sprawę służyły do podróży. Szanowni Państwo, pamiętajmy również, aby w tym roku 2017 objąć szczególną opieką ludzi potrzebujących, chorych, samotnych, w różny sposób wykluczonych z naszej społeczności. Ci ludzie żyją obok nas, żyją i mieszkają w naszych instytucjach publicznych i niepublicznych, tu w Janowie Lubelskim. Zapraszam Państwa do odwiedzin tych osób. Te osoby potrzebują naszej obecności, a być może wsparcia i chciałbym, żeby miały taką świadomość, że w razie potrzeby mogą na nas liczyć. Życzę wszystkim naszym mieszkańcom powiatu janowskiego, zdrowych, pogodnych świąt. Życzę naszym gminom, które tworzą, współtworzą powiat janowski, zrównoważonego rozwoju, pozyskania kolejnych funduszy na kolejne inwestycje. Życzę także wszystkim osobom, które pełnią dzisiaj funkcje publiczne, funkcje kierownicze w zakładach, w naszych instytucjach powiatowych, gminnych, aby dobro publiczne było wartością nadrzędną, ponieważ to dobro publiczne, lokalne, współtworzy nasze dobro, współtworzy Rzeczpospolitą, wielką Rzeczpospolitą. Jeszcze raz, szanowni Państwo, wszystkiego dobrego na święta i na 2017 rok. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i zapraszamy panią Ewę Janus, przewodniczącą Rady Miejskiej. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, ogromnym zaszczytem i wielką przyjemnością jest dziś dla mnie wystąpić po raz kolejny przed Państwem, aby w imieniu radnych Rady Miejskiej, tak licznych obecnie wśród Państwa, złożyć życzenia świąteczne. XXI wiek to czas wielkiego pośpiechu. To czas coraz krótszych zdań, to czas pojedynczych słów. XXI wiek to czas, kiedy obok toczy się wirtualne drugie życie w tak zwanej sieci. Mamy dostęp do GPS-ów, telefonii komórkowych. Stawiani jesteśmy przed słupkami, wykresami
i różnymi wyzwaniami współczesności. Ale XXI wiek to także niekończąca się wojna w Syrii, to także zamachy terrorystyczne, to także niepokój społeczny. Ale zbliżają się święta. Jest to czas, kiedy świat wstrzymuje się na chwilę, aby w świadomy lub mniej świadomy sposób oddać pokłon Panu. Bóg, dając nam swojego Syna, skraca dystans między Jego majestatem a ludzkością. Święta Bożego Narodzenia są bowiem dowodem bliskości i cierpliwości Pana. Ta wyjątkowość świąt Bożego Narodzenia wynika też z naszej pięknej polskiej tradycji. Żadne hotele świata nie są w stanie zastąpić nam najskromniejszego nawet wigilijnego stołu. Ani żadnych smaków dzieciństwa, kuchni i smaków naszych babci, mam i cioć, które później wspominamy w całym naszym dorosłym życiu. Symbolicznym miejscem w naszej tradycji jest również to wolne miejsce przy wigilijnym stole. I to miejsce jest być może jeszcze szansą na to współczesne, trudne jestem, przepraszam, wybaczam. Drodzy Państwo, dzieląc się z Państwem opłatkiem i radością świąt Bożego Narodzenia, pragnę serdecznie życzyć nam wszystkim, abyśmy w hałasie współczesnego świata mogli odzyskać i usłyszeć ciszę własnego domu. Życzę poczucia bezpieczeństwa, życzę dużo zdrowia, życzę porzucenia żali, pokonania smutków, życzę nadziei, życzę pięknych prezentów, życzę miejsca przy wigilijnym stole. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy gospodarzom, współgospodarzom, gościom za piękne słowa do nas skierowane. Jak już Państwo widzicie, mamy tutaj ogromne kosze z opłatkami. Prosimy księży proboszczów, panią przewodniczącą, pana posła, pana starostę, pana burmistrza o podzielenie się opłatkiem z mieszkańcami gminy. Wigilijny opłatek jest nieodłącznym elementem naszej polskiej kultury. Tradycja dzielenia się opłatkiem symbolizuje dzielenie się wiarą oraz wszystkim tym, co posiadamy z najbliższymi. Proszę Państwa, a my już rozpoczniemy występy. Jak zwykle na Wigilii nie zabraknie śpiewów pięknych, muzyki. Dzisiaj przed Państwem wystąpi Klub Seniora Janowiacy, zespół muzyczny, chór, nie wiem jak nazwać, Promyki Maryi, chór dziecięcy przy parafii świętego Jana Chrzciciela pod kierunkiem siostry Łucji. Wystąpią także pracownicy samorządowi gminy Janów Lubelski, a także pracownicy samorządowi powiatu janowskiego, czyli będą cztery zespoły. A teraz zapraszamy Klub Seniora Janowiacy, którzy zaśpiewają nam dwie piękne pastorałki, na rynek Janowiacy i pastorałkę wigilijną, do których słowa napisała pani Halina Łukasz. Zapraszamy. Yeah.
Seniora Janowiacy zakończył swój występ. Dziękujemy pięknie. Zobaczcie, jaki zespół. Zespół zgrany. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze i za chwileczkę na scenę wejdą nasze ukochane i niezastąpione Promyki Maryi. Jest to chór dziecięcy przy parafii świętego Jana Chrzciciela, który prowadzi siostra Łucja. Promyki zaśpiewają dwie pastorałki, Chojka, Chojka oraz Na tym niebie. A na Wigilii oczywiście nie może zabraknąć wieczerzy w rodzinnym gronie, w gronie przyjaciół. Wieczerza posiłek, ludzki posiłek nabiera pełnego znaczenia dopiero wtedy, gdy gościmy jako przyjaciela Boga człowieka. Zapraszamy do stołu rodzinnego, dzięki któremu dzielonego chleba starczy dla wszystkich. A my także zapraszamy oczywiście do poczęstunku. Tutaj mamy namioty w Pierzei Rynkowej. Jeżeli ktoś jeszcze nie dostrzegł, to na poczęstunek może się tam udać. Wolontariusze także roznoszą tutaj skromny ten poczęstunek, także też proszę się orientować. A w tej chwili już mikrofony mamy. Zobaczcie, jakie piękne nasze z aureolkami aniołeczki. Uśmiechnięte, radosne. Z gwiazdeczkami, nasze gwiazdeczki. Dobrze, to oddajemy Wam już głos. Wypadły im trynki, jak się dowiedzieli i z darami do Betlejem czym prędzej wierzeli. Hojka, hojka, zieleni się trawka, zieleni się trawka, siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka. Hojka, hojka, zieleni się trawka, zieleni się trawka, siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka. Na tym niebie gwiazdeczka świeci, na tym niebie gwiazdeczka świeci. Bardzo się dziwią starsze dzieci, bardzo się dziwią starsze dzieci. Co tam wysoko na niebie świeci, to
A teraz obowiązki. Zanim zapowiemy kolejny występ, pozwolą Państwo, że przedstawię sponsorów dzisiejszej Wigilii. Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Barka Dom Pomocy Społecznej, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Czesław Wieleba, Piekarnia Marian Małek. Zapraszamy następny zespół, już powolutku może wchodzić. Piekarnia Framkok, Franciszek i Mariusz Jarosz, U Górola, Ciastkarnia i Piekarnia Stanisław Mrowca, Cukiernia Tradycyjna Bożena Łata, Dzwolanka, Sklep Piekarniczo-Gastronomiczny, Piekarnia Józef Jakubaszek z Batorza, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Restauracja Hetmańska Czesława Sulowska i Restauracja Myśliwska Stanisław Mazur. Dziękujemy pięknie sponsorom, bo bez nich oczywiście nie odbyłaby się nasza Wigilia. Brawa dla sponsorów. A na scenie witamy już chór gminny pod kierunkiem pani Jolanty Zezulińskiej. Chór wykona dwie pastorałki, w Betlejem oraz Mario, czy już wiesz? Boże syn, Boże syn.
Betlejemu, Betlejem, Betlejem się wydarzyło. Thank you.
Dziękujemy. Twór samorządowy gminy Janów Lubelski. Tak, dziękujemy serdecznie, a prosimy teraz chór powiatowy. Właściwie samorządu powiatowego. Pod kierunkiem Aleksandra Krzosa i Jana Koziny chór przygotował Aczora z wieczora oraz pastorałkę świąteczną. Serdecznie zapraszamy. Zasnął cały świat.
Dziękujemy. Do przyszłego roku. Do spotkania. Do zobaczenia. Dziękujemy. Wesołych świąt. Wesołych świąt.